Witam serdecznie wszystkich. Cieszę się, że Państwo zainteresowali się tutaj spotkaniem, na które wpadliśmy na taki pomysł, żeby zorganizować spotkanie z okazji Miesiąca Świadomości Nowotworów Grasicy. Bardzo serdecznie dziękujemy za to podłączenie się tutaj do tego spotkania. Ja się nazywam Małgorzata Szołkowska, jestem lekarzem patologiem z Zakładu Patomorfologii Instytutu Gruźlicy w Warszawie. Wraz z panią doktor Magdaleną Knetki-Wróblewską z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii z Warszawy oraz panią doktor Katarzyną Błasińską z Zakładu Radiologii, kierownikiem Zakładu Radiologii Instytutu Gruźlicy w Warszawie, jesteśmy członkami takiego towarzystwa, które szczególnie interesuje się nowotworami grasicy, The International Thymic Malignancy Interest Group. I taki zaistniał pomysł, żeby zorganizować spotkanie w maju właśnie z okazji tego Miesiąca Świadomości Nowotworów Grasicy. To spotkanie nie mogłoby się odbyć bez uczestnictwa naszych wspaniałych kolegów z Gdańska, pani doktor Anny Wrony z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku oraz pana docenta Tomasza Mariańskiego z Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, również z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, taki mamy pomysł, żeby tematy dotyczące nowotworów nabłonkowych grasicy przedstawić w kontekście przypadków klinicznych. Wybraliśmy dwa przypadki kliniczne, które wydały nam się ciekawe i na ich tle postaramy się pewne zagadnienia omówić. Mamy prośbę, aby pytania, które Państwo chcieliby nam zadać, proszę wpisywać je w czat. Na końcu pozbieramy te pytania i postaramy się w miarę naszej wiedzy na te pytania poodpowiadać. Więc żeby pytanie nie umknęło, jeżeli Państwo w czasie naszej prezentacji macie jakieś zapytanie, proszę wpisać je w czat. My potem te wszystkie pytania będziemy ustosunkujemy się do nich. Bardzo już nie chciałabym tutaj przedłużać. Magda, poproszę Cię w takim razie o rozpoczęcie i wstęp kliniczny do przypadku pierwszego. Tak jest. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak pani profesor Szołkowska powiedziała, dzisiaj spotykamy się tutaj w wielodyscyplinarnym zespole i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tak patrzeć na tych chorych, ale też w takim kontekście, że tak naprawdę każdy chory z rozpoznaniem czy z podejrzeniem pierwotnego nowotworu grasicy właśnie w takim zespole, który Państwo dzisiaj tutaj widzicie, powinien zostać obejrzany, skonsultowany i przemyślany, zanim jeszcze chirurg przyłoży do niego rękę. Proszę Państwa, przypadek pierwszy. Mężczyzna ogólnie zdrowy, w bardzo dobrym stanie sprawności, 60-letni, kwalifikowany do okulistycznego zabiegu w trakcie tej rutynowej diagnostyki skierowany na konwencjonalne badanie radiologiczne klatki piersiowej i okazało się, że u tego chorego jest poszerzenie jakby cienia śródpiersia po stronie lewej. Wysunięto bardzo wstępnie oczywiście podejrzenie jakiegoś procesu nowotworowego toczącego się w śródpiersi. Jak Państwo widzicie, chory nie miał innych istotnych problemów zdrowotnych. Poproszę kolejny slajd. Był wówczas przyjęty do szpitala, gdzie pogłębiono diagnostykę tomografii klatki piersiowej. Dodam jeszcze tylko na samym początku tego webinaru, że będzie ono nieco mniej konwencjonalne, aniżeli to, do których zwykle Państwo przywykliście. Będziemy to, co mówimy na początku w tej części klinicznej, przerywać po to, aby pokazać Państwu prawdziwe obrazy radiologiczne i prawdziwe obrazy patomorfologiczne ze specjalnych jakby aplikacji. To jest o wiele bardziej profesjonalne wtedy i dokładne do pokazania. No ale ten chory, jak Państwo widzicie, był zakwalifikowany do sternotomii podłużnej. Przeprowadzono resekcję guza śródpiersia. Proszę dalej. Może najpierw pokażmy zdjęcie tomografii klatki piersiowej jeszcze przed tą sternotomią i tutaj Kasiu, poproszę Cię, abyś teraz współdzieliła swój ekran i pokaż nam tę tomografię. Jest to badanie tomografii komputerowej z kontrastem i mają Państwo okazję zobaczyć lity guz w śródpiersiu przednim. Ten guz jest nieostro odgraniczony, nie widać tutaj żadnej torebki tego guza, ściśle przylega do aorty, więc jest to zawsze tutaj obraz podejrzany, ale nacieka worek ośrodziowy, co jest widoczne tutaj. Widoczne jest również niewielka ilość płynu w opłucnej oraz nieduże węzły chłonne, które mają z pewnością graniczną wielkość.
Także widzimy tutaj guz, który najprawdopodobniej wychodzi z grasicy. Jak spojrzymy troszeczkę wyżej, to jeszcze węzły przednaczyniowe nam się pokażą. One są niewielkie, ale również są podejrzane. No i tutaj widzą Państwo dodatkowo jeszcze guzek w grasicy. Także tego typu guz wychodzący z grasicy w obrazie radiologicznym możemy różnicować pomiędzy grasiczakiem albo innym guzem, na przykład rakiem grasicy. Tak, Magda, tu już powiedziałaś, tak, była sternotomia. Ja chory został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego. O, przepraszam. Dobrze, idźmy dalej. Co znaleziono? Makroskopowo, to co przyszło już po zabiegu do zakładu patomorfologii, był to guz taki no, już do 6 cm średnicy w największym wymiarze, który to co tutaj Państwo widzicie, z jednej strony się uwypuklał poza powierzchnię narządu i to jest ta część, ale to jest taka część gładka, nie było tutaj żadnych ubytków w tym guzie, nie było żadnego podejrzenia, to nie był tak naprawdę margines, tutaj nie było żadnego odcięcia, marginesy były tam w tkankach z boku, one były już makroskopowo, no, były podejrzane. Po drugiej stronie tego materiału z kolei był resekowany fragment osierdzia i to, co tutaj Państwo widzicie, to jest osierdzie i widać, że ten guz uwypukla się ponad osierdzie, a na przekroju poprzecznym to jest osierdzie, to jest guz. Widać, że ten guz no, wręcz nacieka, rzeczywiście pełnościennie nacieka to osierdzie. Już makroskopowo węzły chłonne, niektóre były ewidentnie przerzutowe, inne do sprawdzenia. I teraz co było w preparatach mikroskopowych w bardzo dużym skrócie. Mianowicie to jest jeden z licznych wycinków, no już na małym powiększeniu. Widać, że w guzie jest bardzo duże włóknienie, ta różowa tkanka, którą Państwo tutaj widzicie, prawie bezkomórkowa, ogromne takie włóknienie, odczyn desmoblastyczny. Natomiast sam nowotwór zbudowany jest z takich gęsto upakowanych komórek epitelioidnych, które tak troszkę palisadowato układają się wokół naczyń. Prawie nie widać limfocytów czy innych komórek limfoidalnych, troszkę tutaj w podścielisku. Część z nich to są pewnie limfocyty, część tak naprawdę bardziej wyglądają na plazmocyty w grasiczakach. Normalnie plazmocytów to my nie widzimy. No i jak wypadły reakcje immunohistochemiczne, takie najważniejsze, P40 komórki, reakcja jądrowa, jak widać, dodatnia, CD5, reakcja, którą często robimy przy podejrzeniu raków grasicy i przy rakach płaskonabłonkowych, ona istotne ma znaczenie rzeczywiście. Jak widzicie Państwo, w części tych komórek ta reakcja, to jest reakcja błonowa, ta reakcja rzeczywiście jest dodatnia. Tu jest bardzo wiele komórek, które się wydają dodatnie, na przykład te, ale to są małe limfocyty. Na te nie patrzymy, to nie są nasze komórki, które nas interesują. Nowotwór jest tutaj, ale widać, że ta reakcja, chociaż słabsza, też jest dodatnia. CD117, rozlana reakcja dotyczy wszystkich komórek. Co ważne i co się często zdarza w rakach grasicy, bo od razu powiem, że na podstawie tego immunofenotypu, który już tutaj był, już można by napisać, że jest to rak płaskonabłonkowy grasicy. Co ważne, proszę Państwa, markery neuroendokrynne w rakach płaskonabłonkowych grasicy ogniskowo mogą być dodatnie, jak na przykład tutaj odczyn na chromograninę w części komórek, i również odczyn na CD56 w części komórek. Nie przejmować się tym, jeżeli coś takiego patolog widzi. Zdarza się tak w rakach grasicy i wtedy wcale nie nazywamy tego raka rakiem neuroendokrynnym, tylko nazywamy go rakiem płaskonabłonkowym, bo P40 była rozlana reakcja dodatnia. Także ta reakcja z markerami neuroendokrynnymi zdarza się wcale nierzadko. Wniosek z tego raportu patomorfologicznego, z tego rozpoznania był taki, że jest to rak płaskonabłonkowy grasicy w stopniu zaawansowania PT2, ponieważ był naciek osierdzia, N1, bo były przerzuty w węzłach chłonnych potwierdzone mikroskopowo, R1, bo w marginesach, no naszym zdaniem margines boczny, górny, tam nie do końca byliśmy pewne, który, ale jednak utkanie nowotworowe dochodziło, angioinwazja, limfangioinwazja, czyli generalnie stopień zaawansowania 4A i pacjent był skierowany do leczenia onkologicznego. Magda, twoja kolej.
Zdecydowanie tak. Jak Państwo widzicie, ten chory został zoperowany, ale ta resekcja możemy ją określić nieradykalną. I w związku z tym oraz w związku z tym, że u tego chorego rozpoznano raka grachicy, chory został zakwalifikowany do chemioterapii pooperacyjnej. Otrzymał 3 cykle z taką nieidealną, powiedzmy, tolerancją. W związku z tym zakończyliśmy to leczenie po 3 cyklach, a następnie radykalną radioterapię na obszar loży. Widzicie tutaj Państwo skany z tego planu do radioterapii. Prezentuję je. One nie wyglądają idealnie, ale bardzo dziękuję i za te panu doktorowi Chilczukowi od nas z Instytutu. I poproszę dalej. I proszę Państwa, pytanie teraz mamy następujące i teraz będę prosić o komentarze naszych ekspertów. Po pierwsze, jakie są aktualne zasady stopniowania tych nowotworów? Po drugie, jakie mamy wskazania, w szczególności u chorych z rakiem grachicy, ale nie tylko, do leczenia operacyjnego? No i myślę, najważniejsze dla mnie, dla onkologa klinicznego, co robić z tymi pacjentami, którzy zostali poddani radykalnemu zabiegowi albo nieradykalnemu, chirurgicznemu. Zaczniemy od pani profesor Szołkowskiej. Małgosiu, zapraszam. Kilka słów na temat aktualnej zasady oceny stopnia zaawansowania grasiczaków. Tak jak Państwo może zwrócili uwagę, jak przedstawiałam ten przypadek, stopień zaawansowania określiłam nie według systemu Masaoka-Koga czy Masaoka według niektórych, tylko według TNM. Ja myślę, że Państwo, pewnie większość z Państwa już wie o tym, ale chciałabym to jeszcze wzmocnić, jeszcze podkreślić. Aktualnie od 6 lat zalecany jest do oceny stopnia zaawansowania system TNM, a nie Masaoka-Koga. Na 2017 roku zakończyliśmy Masaoka-Koga. Było ta zmiana, propozycja zmiany była oparta na badaniu retrospektywnym bardzo licznej grupy ponad 8 tysięcy przypadków z bazy ICELAC, ITMIC, w których okazało się, że leczenie proponowane w stopniu na przykład drugim, czy ono było, czy ono nie było, w sumie nie widać było większych różnic w rokowaniu u tych pacjentów, więc po zastanowieniu zmodyfikowano trochę zaawansowanie, ocenę z zaawansowania w nowotworach nabłonkowych grasicy. I co ważne, ta ocena zaawansowania dotyczy zarówno grasiczaków, raków grasicy, jak i nowotworów neuroendokrynnych. Co do Masaoka-Koga, w piśmieństwie możemy nieraz znaleźć, że tak naprawdę Masaoka był bardziej dla grasiczaków, natomiast raki już wcześniej próbowano, jakie systemy TNM do raków grasicy stosować. Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy aktualnie obowiązującym TNM-em a systemem Masaoka-Koga? Najważniejsze różnice dotyczą tych niższych stopni, mianowicie dawny stopień pierwszy oraz drugi, czyli to nieszczęsne naciekanie tkanki tłuszczowej poza guzem, a także ze stopnia trzeciego naciek opłucnej śródpiersiowej, co dla nas patologów, ja myślę, że koledzy patolodzy, domyślam się, że się ze mną zgodzą, było to zawsze bardzo trudne do znalezienia tej opłucnej i do oceny, czy ona jest nacieczona, czy nie. W chwili obecnej to wszystko jest pierwszy stopień zaawansowania, czyli nie musimy już włosów z głowy rwać, jak głęboko ten naciek poza torebkę wyszedł. Wszystko to jest stopień pierwszy. Naciek osierdzia, który wcześniej był stopniem trzecim, obecnie jest stopniem tak naprawdę drugim, PT2, dlatego ten pacjent, o którym mówimy, on miał PT2, miał taki tak określony. Natomiast pozostałe elementy z stopnia trzeciego zostały tutaj podzielone na grupę PT3 i PT4 w zależności od, no to już jest bardziej tutaj podejście chirurgiczne, w zależności od stopnia trudności, jakby możliwości resekcji tych narządów. W stopniu czwartym tam większych różnic nie ma. Krótko mówiąc, TNM doprowadził do pewnego obniżenia stopnia zaawansowania, downstagingu, czyli niektóre przypadki, które były stopniem, wszystkie, które były kiedyś stopniem drugim i niektóre, które były stopniem trzecim, w tej chwili są stopniem pierwszym. Jeśli chodzi o regionalne węzły chłonne, to również jest pewna nowość, mianowicie wyodrębniono grupę N1 i N2 dla nowotworów nabłonkowych grasicy. Te N1 to są węzły tak zwane okołograsicze, są one dokładnie zdefiniowane. Klasyfikacja wyraźnie wspomina, w jakich sytuacjach należy te węzły pobierać, kiedy
jest na przykład tylko i wyłącznie, zawsze powinien być pobierany każdy węzeł podejrzany, ale w niektórych przypadkach, szczególnie jeżeli jest przedoperacyjnie rozpoznanie raka już ustalone, raka gresicy, to jest zalecana resekcja węzłów chłonnych obu grup N1 i E2. Dla nas patologów bardzo ważne jest, i to chciałam podkreślić, jeżeli dostajemy materiał, jest to resekcja guza wraz z otaczającymi tkankami, to jest naszym obowiązkiem dokładnie te tkanki sprawdzić i poszukiwać węzłów chłonnych, które chirurdzy w jednym bloku resekowali razem z guzem. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałabym podkreślić, mianowicie klasyfikacja TNM wyraźnie definiuje i podkreśla, że bezpośrednie naciekania węzła chłonnego przez guz, czyli ta sytuacja, która jest tutaj, węzeł chłonny, naciekanie przez guz, jest traktowane i ma być liczone jako przerzut do tych węzłów chłonnych. To wcześniej nie było tak jasno powiedziane. Jeżeli chodzi o węzły chłonne, tutaj bardzo tylko króciutko chciałam pokazać takie przykłady przerzutów. Mianowicie, jeżeli chodzi, to jest akurat ten przypadek, który pokazywaliśmy, węzeł chłonny, myślę, że patolodzy tutaj łatwo rozpoznają, grudki chłonne widoczne pod większym powiększeniem, histiocyty ze złogami pyliczymi. I jeśli chodzi o raki gresicy, to co do identyfikacji tych przerzutów, właściwie to nie mamy większych problemów, to jest taka sama sytuacja jak we wszystkich innych rakach, innych narządów. Natomiast jeżeli chodzi o przerzuty grasiczaków, proszę Państwa, może być obraz mikroskopowy bardzo zwodniczy. To jest przykład zupełnie niezależny od tych dzisiejszych naszych prezentacji. Był resekowany guz, który się okazał grasiczakiem B2 i proszę zobaczyć, to jest węzeł chłonny, który był po prostu troszkę bardziej okrągły niż normalnie. Z tej strony jeszcze jest zachowana struktura węzła, widzimy grudki chłonne, natomiast z tej strony struktura węzła jest po prostu zatarta, natomiast specjalnie przerzutu nie widać i dopiero barwienie na cytokeratynę ujawnia, że ten przerzut to wcale tutaj nie jest taki mały. Co ciekawe, komórki nabłonkowe, które ulegają przerzutowi, to był grasiczak B2, one cały czas mają skłonność do tymopoezy, czyli zaczynają się w takim węźle pojawiać niedojrzałe limfocyty T. Jeżeli chodzi o cechę M, mianowicie zdefiniowano M1A, M1B. M1A odpowiada czemuś, co wcześniej było nazywane takimi implantami do błon surowiczych, opłucnej i osierdzia. M1B to są przerzuty odległe, poza opłucną lub osierdzie, albo przerzuty do węzłów chłonnych innych niż regionalne. I tylko taka informacja, że jeżeli jest bezpośrednie naciekanie opłucnej, to należy to zróżnicować z przerzutami do opłucnej płucnej i z przerzutami do miąższu płuca. Dla patologów informacja, jeżeli Państwo byście chcieli, jesteście zainteresowani, aby korzystać z raportu, z propozycji raportu dla nowotworów nabłonkowych grasicy, jest on dostępny na stronie ICCR Thymic Epithelial Tumors Histopathology Reporting Guide. To jest kod QR do tej strony, możecie Państwo sobie teraz zrobić screenshot albo zeskanować ten kod, albo po prostu wygooglać tę nazwę i tam jest cały raport, który można wykorzystać do oceny nowotworów nabłonkowych grasicy. Podsumowując, obecnie rekomendowane jest, i to przez oficjalne towarzystwa, rekomendowane jest stosowanie TNM-u, a nie Masaoka Koga, który to TNM spowodował pewien downstaging w ocenie zaawansowania. Co ważne, jesteśmy u progu nowej klasyfikacji TNM, która ma wyjść w tym roku, ma być ogłoszona, na razie jest to w wielkiej tajemnicy, ma być to ogłoszone na konferencji Światowego Raka Płuca. Z tego, co wiem od osób, które się tym zajmowały, wiele różnic w tym nie ma, także jakiejś wielkiej rewolucji to nie będzie, pewne tylko szczegóły będą dodane lub doprecyzowane. Ja ze swojej strony dziękuję. I teraz bym poprosiła pana docenta Mariańskiego o powiedzenie nam kilku słów na temat wskazań lub przeciwwskazań do chirurgii małoinwazyjnej w guzach śródpiersia. Ten pacjent nie miał takiego zabiegu, on miał normalną sternotomię, ale Tomku, jakbyś mógł nam trochę powiedzieć tutaj o aspektach chirurgicznych. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. No to świetne spotkanie, świetna sytuacja kliniczna pacjenta, z którym się tutaj przyjdzie nam zmierzyć. Następne, proszę. Ja nie będę się wiele zagłębiał w TNM, o której przed chwilą mówiliśmy, natomiast my jako chirurdzy szczególnie koncentrujemy się na zaawansowaniu miejscowym, ponieważ o ile
w przypadku raka płuca my musimy bardzo brać pod uwagę zaawansowanie węzłowe i ono bardzo często istotnie wpływa nam na decyzje chirurgiczne. O tyle w przypadku grasiczaków tym kluczowym elementem będzie samo zaawansowanie guza pierwotnego, o którym już szczegółowo pani profesor Szołkowska przed chwilą nam powiedziała. Następny proszę. Tak to przekłada się ten obraz TNM-u na obrazy radiologiczne, które za chwilę będziemy oglądali w środku, w trakcie zabiegu operacyjnego, a więc guzy w górnym lewym rogu, guzy bardzo wczesne, z reguły wycinane bez rozpoznania, które reprezentują o małej średnicy, które nie naciekają okolicznych tkanek, guz CHT1 w górnym prawym rogu, najczęściej naciekające osierdzie T2, dolny lewy róg, tutaj widzimy guzy o większej średnicy, które najprawdopodobniej naciekać nam będą duże naczynia, takie jak żyłę główną-górną czy płuco. I wreszcie zaawansowane miejscowo, w tym przypadku naciekające pień płucny, guzy, które raz, że dużej średnicy, dwa, często będące rakami grasicy. Następny proszę. Proszę Państwa, NCCN wymienia kilka podstawowych kryteriów, które powinny charakteryzować zabiegi operacyjne w przypadku grasiczaków, więc przede wszystkim te zabiegi powinny być wykonywane w doświadczonych ośrodkach, a pacjenci bardziej zaawansowani, jak sugerują wytyczne NCCN, powinny być konsultowani na konsyliach wielospecjalistycznych. Ja uważam, że nawet wczesne guzy grasicy powinny być na takich konsyliach dyskutowane ze względu na rzadkość tej przypadłości i faktu, że bardzo mało osób ma duże doświadczenie w leczeniu czy diagnostyce tego typu problemów. Należy również, poproszę poprzedni slajd, należy unikać biopsji w przypadkach, które można resekować upfront, czyli przede wszystkim w guzach T1, w części guzów T2, ze względu na to, że możemy doprowadzić do rozsiewu miejscowego szczególnie i odległego, szczególnie jeżeli biopsja przeprowadzana jest przez opłucną. No i to, o czym my tutaj będziemy się tylko prześlizgiwali po tym temacie, ale nie można o tym nie wspomnieć, to o miastenii. No każdy pacjent powinien być szczegółowo oceniony klinicznie, ponieważ współistnienie miastenii bardzo wpływa nam w szczególności na decyzje chirurgiczne. Następne proszę. My podstawowym celem zabiegu operacyjnego jest radykalne usunięcie guza, ten zabieg powinien obejmować usunięcie wszystkich naciekanych struktur. W tym należy zwrócić uwagę, że naciekanie obu nerwów przeponowych, chociaż fizycznie jest możliwe jak najbardziej do usunięcia bez trudności technicznych, to tutaj jak najbardziej należy tego unikać ze względu na fakt pewnej, nie, znaczy nie, niemożliwej do uniknięcia niewydolności oddechowej, do której dojdzie w przebiegu pooperacyjnym, która niewątpliwie skróci może nawet dramatycznie życie pacjenta. To, o czym wytyczne NCCN mówią i co chyba ja chciałbym podkreślić, co wynika ze współpracy codziennej z radioterapeutami w Gdańsku, to konieczność oklipsowywania loży guza w trakcie resekcji, co w znakomity sposób umożliwia i ułatwia pooperacyjną radioterapię, jeżeli ona jest konieczna. To oklipsowanie nie trwa więcej niż 2 minuty, przynosi dodatkową wartość w okresie pooperacyjnym. Jeżeli śródoperacyjnie stwierdzamy rozsiew do opłucnej, wskazane jest wykonanie pleurektomii, chociaż to są bardzo rzadkie sytuacje i można rozważać zabiegi małoinwazyjne. Proszę następny slajd. A więc w jaki sposób, jakie my sobie pytania zadajemy w nowoczesnej chirurgii grasicy? Czy te zabiegi wykonywać małoinwazyjnie? Czy za każdym razem trzeba usunąć grasicę? A czy może czy leczenie neoadiuwantowe? Czy mamy wystarczające dowody, aby takie postępowanie prowadzić? Proszę dalej. No ale jak my możemy odpowiadać na te pytania, jeżeli tak naprawdę nie znamy punktów końcowych, w jaki sposób zaplanować badanie w grasiczakach? Następne pytanie. Czy takim punktem końcowym powinno być przerzucie odległe, czy przerzucie wolne od wznowy, czy czas do wznowy, czy może możliwość uzyskania radykalnej resekcji? Badania, które są cytowane w mojej prezentacji, będą opierały się o bardzo różne punkty końcowe i trudno je porównać. Następne proszę.
A więc pierwsza sprawa to, czy za każdym razem musimy usuwać całą grafikę. W przypadku tak zaawansowanym, jak ten, który pokazywała przed chwilą Magda, no tutaj nie musimy się na ten temat zastanawiać, ponieważ no, to usunięcie tej grafikę jest naturalne. Natomiast systematyzując podejście i nomenklaturę, wyróżnijmy trzy rodzaje zabiegów. Tymektomia, thymectomy, zabieg, który wykonujemy właściwie w przypadku miastenii w celu leczniczym. Tymomektomia, czyli thymomectomy, czyli usunięcie grasiczaka bez grasicy. No to w szczególności będzie podejmowane w najczęstszych, mimo wszystko, małych grasiczakach. I tymotymektomia, czyli thymectomy, czyli usunięcie grasiczaka wraz z całym gruczołem grasicy. Następne proszę. Aby podkreślę to, że ta cała dyskusja o rozległości zabiegu dotyczy pacjentów bez miastenii. W przypadku miastenii zawsze musimy usunąć zarówno grasiczaka, grasicę oraz cały tłuszcz śródpiersia po to, żeby tego pacjenta kontrolować, żeby lepiej kontrolować u niego nużliwość mięśni. Proszę następny. A więc na pytanie, czy usunięcie grasicy wraz do grasiczaka, czyli grasicy wraz z grasiczakiem jest lepsze niż usunięcie samego grasiczaka, na takie pytanie postanowili sobie odpowiedzieć autorzy w 2016 roku opublikowanego badania, w którym w dolnej części Państwo zobaczycie tego flowchartu. Przy pomocy propensity score matched analysis porównano 276 pacjentów poddanych wyłącznie usunięciu samego grasiczaka i porównano ich z 276 pacjentami, u których usunięto grasiczaka wraz z grasicą. Następne. No i tutaj widzimy, że te krzywe, zarówno jeżeli chodzi o przeżycie wolne od choroby, jak i przeżycie ogólne, nie w żaden sposób się między sobą nie różniły, a więc autorzy sugerują, że dodanie usunięcia grasicy do usunięcia grasiczaka nie wpływa w istotny sposób na wyniki leczenia. Następne proszę. A spójrzmy na bardziej zaawansowane guzy, o których przed chwilą żeśmy tutaj rozmawiali, a więc bywa, że grasiczak nacieka okoliczne tkanki i okoliczne struktury i to czasami więcej niż jedną. Tutaj te grupa 0, grupa 1, grupa 2, grupa 3 określa brak nacieku struktury śródpiersia, naciekanie jednej struktury śródpiersia, dwóch czy trzech. Okazuje się, że im większy guz, tym z reguły więcej struktur śródpiersia jest zajętych. Następne proszę. I im więcej struktur śródpiersia jest naciekanych, tym gorsze są wyniki leczenia. Zarówno jeżeli chodzi o okres wolny od wznowy, jak i przeżycie odległe. A więc im więcej struktur naciekanych, co nie znajduje przełożenia w prosty sposób w TNM-ie, ale im więcej struktur naciekanych, tym to, co pewnie intuicyjnie czujemy, tym rokowanie będzie gorsze. Następny proszę. A teraz kolejny ten aspekt, nad którym się zastanawiamy, czy pacjenta operować z dostępu otwartego, czy też mało inwazyjnego. Następny proszę. My mamy całą gamę rozmaitych zabiegów, które możemy stosować w przypadku grasiczaków, a więc RATS, czyli zabiegi wspomagane robotem, VATS, czyli zabiegi wideotorakoskopowe, zabiegi przezszyjne, czy zabiegi z dostępu spod wrostka mieczykowatego. My możemy również w bardzo różny sposób kombinować te dostępy. Do transcervical dodać VATS, czy dodać też subxifoid, w zależności od tego, czego akurat wymaga pacjent w tych bardziej zaawansowanych miejscowych guzach. Proszę dalej. Naturalną tendencją obecnie jest w chirurgii klatki piersiowej zwiększanie częstości zabiegów mało inwazyjnych, co pozwala z jednej strony obniżać częstość powikłań, a z drugiej strony w tym starzejących się społeczeństwach zwiększać liczbę totalną zabiegów wykonywanych. Tak jak tutaj Państwo widzicie, na przestrzeni około 20 lat blisko czterokrotnie w Japonii zwiększyła się liczba zabiegów wykonywanych z powodu guzów grasicy. Następne proszę. To zwiększające się doświadczenie w zabiegach małoinwazyjnych prowadzi do mniejszej liczby konwersji oraz do większej częstości zabiegów małoinwazyjnych jako odsetka wszystkich zabiegów operacyjnych. Następne proszę. Tutaj autorzy w tym badaniu ukuli takie sformułowanie resection index RI, które przydawali każdemu resekowanemu narzędowi jakąś liczbę punktów, o sierdziu jeden punkt,
płuco nerw przeponowy przydawano po 2 punkty, żyła płucna górna czy żyły, czy inne naczynia tutaj po 3 punkty i zależność, sumowano te struktury resekowane i okazuje się, że z dostępu małoinwazyjnego, im dłużej trwa program małoinwazyjnego leczenia grasiczaków, tym więcej struktur i tym bardziej skomplikowane zabiegi operacyjne są wykonywane, co odzwierciedla ten wykres. Następny proszę. I tutaj porównanie wczesnych grasiczaków, tutaj przepraszam za nieaktualną już klasyfikację Masaoka-Koga, ale to praca z 2015 roku, kiedy ona jeszcze obowiązywała, a więc okazuje się, że w pierwszym czy drugim stopniu zaawansowania ci pacjenci rokują tak samo, jeżeli chodzi o zabiegi małoinwazyjne czy zabiegi ze sternotomii. Następne proszę. W stopniu zaawansowania T2, T3 również w Propensity Score Matched Analysis w ostatnim badaniu publikowanym w Journal Thoracic Oncology przed miesiącem, tutaj również nie mamy istotnych różnic, jeżeli chodzi o czas wolny od wznowy. Także dostęp małoinwazyjny na pewno jest non-inferior, jeżeli tak mogę powiedzieć, w porównaniu do zabiegu, do dostępu otwartego. Proszę dalej. I już pokrótce, bo tu nie ma za dużo o czym mówić, o leczeniu neoadiuwantowym w przypadku grasiczaków. Proszę dalej. No, na takie pytanie próbują sobie odpowiedzieć badacze, robiąc taką agregację badań do metaanalizy, w której ostatecznie włączono z trudem 12 badań 266 pacjentów. Ten neoadiuwant głównie polegał na podawaniu związków platyny, niekiedy na radiochemioterapii z dawką 40-45 grejów. Proszę dalej. No i okazało się, że ci pacjenci odpowiadają na to leczenie i następne. I również prowadzi to do zysku, jeżeli chodzi o przeżycie odległe, w tym wypadku oceniane 10-letnie przeżycie. Proszę następny slajd. A więc podsumowując, my operując pacjentów z grasiczakiem, przede wszystkim powinniśmy dążyć do wykonania radykalnej resekcji. Zabiegi małoinwazyjne są jak najbardziej dozwolone. Usunięcie całego gruczołu grasicy wydaje się nie poprawiać wyników leczenia chorych z grasiczakami. Nie możemy obecnie rekomendować leczenia neoadiuwantowego ze względu na skąpość dowodów w tej materii. Uważam, że powinniśmy każdorazowo klipsować loże guza resekowanego z przedniego śródpiersia po to, aby umożliwić i nie ułatwić, a umożliwić skuteczną pooperacyjną radioterapię w przypadkach, jeżeli będzie to konieczne. Następne proszę. Bardzo dziękuję. Tyle ode mnie. Dziękuję pięknie i poproszę w takim razie teraz panią doktor Annę Wronę o komentarz radioterapeuty na temat radioterapii adiuwantowej. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Napromieniać czy nie napromieniać w nowotworach grasicy? Tutaj mamy, proszę Państwa, niestety dużo mniej danych niż dla potwierdzenia kluczowej roli chirurgii w leczeniu tego nowotworu. I poproszę o następny slajd. Nie dysponujemy silną mocą dowodów w ramach evidence-based medicine, nie mamy prospektywnych, randomizowanych badań klinicznych, które potwierdzą nam zasadność stosowania radioterapii w tym rozpoznaniu. Wiemy o tym, że należy integrować wszystkie metody leczenia onkologicznego w sposób zrównoważony i podejście do każdego chorego powinno być indywidualizowane, także nie powiedziałam nic nowego, co już nie wybrzmiało dwukrotnie. Jeżeli chodzi o zastosowanie konsyliów wielodyscyplinarnych i konieczność pochylania się w ramach takiego konsylium na każdym chorym z nowotworem grasicy, to wspierane jest bardzo mocno przez doświadczenie bazy Rytmik. Jest to francuski rejestr nowotworów grasicy, w których przeprowadzane jest prospektywne gromadzenie danych i za każdym razem strategia leczenia chorych jest omawiana w ramach takiego zespołu wielodyscyplinarnego w oparciu o dostępne zalecenia. I poproszę kolejny slajd. Jakie są ogólne wskazania do zastosowania radioterapii w nowotworach grasicy? Pierwsza i najważniejsza radioterapia pooperacyjna po chirurgicznej resekcji. I na tym się dzisiaj skupimy. Jeżeli chodzi o inne wskazania, to indukcyjna przedoperacyjna radioterapia samodzielna, być w połączeniu z chemioterapią, o której Tomek już wspomniał, radykalna radioterapia w przypadku nieoperacyjnych nowotworów grasicy, którą zwykle też kojarzylibyśmy wtedy z chemioterapią. Czasami sięgamy po paliatywną radioterapię, która ma łagodzić objawy albo na jakiś czas zahamować wzrost nowotworu i tutaj możemy stosować
frakcjonowanie konwencjonalne bądź w szczególnych przypadkach radioterapię stereotaktyczną, czyli wykorzystanie wysokiej dawki ablacyjnej. Poproszę o kolejny slajd. Jeżeli chodzi o najważniejsze czynniki prognostyczne, które będą miały wpływ na takie parametry przeżycia jak RFS i OS, jest to stopień zaawansowania według przestarzałej już, co wybrzmiało, klasyfikację masa oka Koga, radykalność resekcji, a także podtyp histologiczny. Stopień klasyfikacji masa oka Koga jest silnie sprzężony z agresywnością podtypu histologicznego. I poproszę o kolejny slajd. Wskazania do radioterapii pooperacyjnej, proszę Państwa, dalej są mocno zakorzenione w klasyfikacji masa oka Koga i praktycznie nasze wszystkie towarzystwa radioterapeutyczne, jak i Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej ESMO, zalecają korzystanie z tej klasyfikacji w momencie podejmowania decyzji o radioterapii pooperacyjnej. Zwróćcie Państwo uwagę, że według 8 edycji TNM-u w stopniu pierwszym my mamy tak naprawdę stopień pierwszy, 2A, 2B i 3 według masa oka Koga, a dla radioterapeutów bardzo istotne jest wyekstrahowanie z tego stopnia pierwszego według TNM-u stopnia 2A, 2B i 3 według masa oka Koga, bo my tymi stopniami właśnie będziemy się szczególnie interesować. Mamy na razie zbyt mało danych, żeby bazować na TNM-ie i dlatego nasze rekomendacje są zakorzenione mocno jeszcze w tej starszej klasyfikacji. I poproszę o kolejny slajd. Idąc według klasyfikacji masa oka Koga, proszę Państwa, stopień pierwszy grasiczaków nie wymaga uzupełnienia zabiegu operacyjnego pooperacyjną radioterapią. I poproszę o kolejny slajd. Nieco bardziej kontrowersyjny jest stopień drugi. I tutaj, proszę Państwa, rekomendacje mówią, że możemy pominąć radioterapię, jeżeli zabieg był radykalny, ale należy ją rozważyć w podtypie bardziej agresywnym, podtypie B2 bądź też B3 i zdecydowanie w przypadku rozległej inwazji pozatorebkowej, co odpowiada stopniu 2B. I poproszę o kolejny slajd. Radioterapia jest zawsze rekomendowana w przypadku stopnia 3 i 4A, także w przypadku, uwaga proszę Państwa, resekcji R0. I tutaj większość serii, którymi dysponujemy, wskazuje na zysk w 10-letnim przeżyciu całkowitym rzędu kilkunastu procent, tak jak tutaj widzicie Państwo w największej serii z 64% na 79% z udziałem radioterapii pooperacyjnej. I co oczekiwane i spodziewane, redukcja ryzyka nawrotów wśród piersiu jest istotna w tej największej serii. 54% u chorych nie otrzymujących radioterapii zredukowano je do zera u chorych, którzy byli napromieniani. Poproszę o kolejny slajd. Radioterapia pooperacyjna jest, proszę Państwa, zawsze wskazana w stopniach od 2 do 4 raka grasicy i co ciekawe, większość rekomendacji nakazuje rozważenie jej także w przypadku stopnia pierwszego raka grasicy, ale tutaj mamy jeszcze pewną dowolność. I poproszę o kolejny slajd. Jeżeli chodzi o zastosowanie radioterapii pooperacyjnej w raku grasicy, tutaj przedstawiam Państwu wyniki analizy wieloczynnikowej, w której właśnie zastosowanie radioterapii było czynnikiem najsilniej determinującym RFS i OS. I poproszę o kolejny slajd. Jeżeli weszlibyśmy, proszę Państwa, do kuchni radioterapeutycznej, to jak się planuje taką radioterapię? Wykorzystujemy tomografię komputerową z oceną ruchomości oddechowej, czyli w wariancie 4D. Możemy też zastosować śledzenie guza z gatingiem. Ja najchętniej w swojej praktyce na co dzień stosuję technikę zatrzymanego wdechu i tutaj mamy pewność, że napromienimy jak najmniejszy obszar i zarazem najlepiej uda nam się ochronić serce, które jest podstawowym narządem krytycznym. Stosujemy radioterapię planowaną w 3D, nieco starsza technika. Preferowane są techniki wysoce konformalne, takie jak radioterapia z modulacją intensywności wiązki bądź też terapia łukowa. Jeżeli chodzi o obszary, które powinniśmy objąć polem napromieniania, jeżeli mamy do czynienia z guzem resztkowym bądź też chory w ogóle nie był operowany, to oczywiście konturujemy cały guz. W przypadku radioterapii pooperacyjnej obszar powinien objąć całą lożę pograsicy, przedoperacyjny zasięg guza, przednie, górne i środkowe śródpiersie, bo tutaj spodziewamy się też
mikrorozsiewu. Bardzo dziękuję, Tomku, że wspomniałeś o tych klipsach, bo dla nas to faktycznie są drogocenne znaki. Jesteśmy w stanie dzięki nim wyznaczyć prawidłowo ten obszar CTV, czyli obszaru, który powinien dostać dawkę leczniczą. A jeżeli chirurg zaobserwował jakieś obszary wysokiego ryzyka, czyli potencjalnej cechy R1, bądź też zwiększonego ryzyka rozsiewu i nawrotu, to jesteśmy w stanie w tym obszarze lokalnie podwyższyć dawkę. Jeżeli chodzi o węzły chłonne, to tutaj, proszę Państwa, decydujemy się zwykle na napromienianie tylko i wyłącznie zajętych obszarów węzłowych. Nie napromieniamy elektywnie węzłów, czyli profilaktycznie nie powiększamy tego obszaru o niezajęte, a sąsiadujące grupy węzłowe. Jeżeli chodzi o chorych, którzy otrzymaliby wcześniej chemioterapię, to w obszarze napromienianym powinien znaleźć się zasięg choroby sprzed chemioterapii i potencjalny obszar mikrorozsiewu. Jeżeli chory nie jest w stanie utrzymać zatrzymanego oddechu, w momencie korzystania z tomografii 4D musimy wrysować ruchomość guza na wszystkich skanach obrazujących wdech i wydech. I tutaj, proszę Państwa, ten obszar zawsze nam się powiększy, także ryzyko napromienienia większych obszarów, przede wszystkim płuc i serca, jest istotniejsze. Do takiego obszaru, w którym obszar napromieniany się porusza wraz z ruchami oddechowymi, dodajemy margines na pozycjonowanie chorego. Kiedy powinniśmy taką radioterapię rozpocząć? Oczywiście wtedy, kiedy chory jest już wygojony i staramy się nie przekraczać 3 miesięcy od zabiegu operacyjnego. Jeżeli chodzi o praktyki niskodawkowej radioterapii na połowę klatki piersiowej, to zostały one, proszę Państwa, zarzucone już wiele lat temu, bo jako zbyt toksyczne i nie wpływające na poprawę przeżycia chorych. I poproszę o kolejny slajd. Kwestia dawki. Proszę Państwa, szczęśliwie nowotwory grasicy są radiowrażliwe i tutaj nie musimy tych dawek jakoś szczególnie eskalować. Po resekcji R0 zwykle oscylujemy na poziomie dawek 45-50 grejów. Po resekcji R1 staramy się nieco te dawki podwyższyć, 50-54. Najchętniej wykorzystywana jest dawka 54 greje w 27 frakcjach. I tak jak Państwu wspominałam, jeżeli zidentyfikujemy z pomocą klipsów chirurgicznych obszary wysokiego ryzyka nawrotu, tam gdzie margines wydał się bardzo wąski, gdzie spodziewamy się choroby resztkowej, takie obszary jesteśmy w stanie dodawkować i zwykle ta okolica dostaje 10 grejów więcej. Jeżeli chodzi o resekcję R2, czyli pozostałość makroskopową po guzie, to tutaj ta minimalna dawka powinna wynosić 60 grejów i najczęściej frakcjonujemy po 2 greje, czyli podajemy ją w 30 frakcjach. Opcją w przypadku niemożliwości przeprowadzenia zabiegu operacyjnego jest radykalna skojarzona chemioradioterapia i zwróćcie Państwo uwagę, że najniższy pułap dawki to jest 60. Jeżeli spełnimy dawki tolerancji narządów krytycznych, to eskalujemy nawet do 66 czy 70 grejów. I poproszę o kolejny slajd. I druga strona medalu, proszę Państwa, wkraczanie z radioterapią w obszar śródpiersia, który jest naszpikowany narządami krytycznymi, nie pozostaje bez wpływu na naszych chorych, ale nie jest tak źle, proszę Państwa, jak moglibyśmy sobie to wyobrażać i jak było jeszcze 20 lat temu, kiedy używaliśmy dużo starszych i mniej dokładnych technik. Zwróćcie Państwo uwagę, że zastosowanie tych technik konformalnych i bardzo precyzyjnych sprawia, że częstość zgonów kardiologicznych oraz występowanie nowotworów wtórnych nie wzrasta po zastosowaniu radioterapii pooperacyjnej. I poproszę o kolejny slajd. I to, co budzi, proszę Państwa, od paru lat sporo emocji, to jest zastosowanie protonoterapii, czyli radioterapii wiązką protonową w różnych nowotworach. Nowotwory grasicy są tak rzadkie, tak egzotyczne, że tutaj dysponujemy praktycznie tylko niewielkimi seriami chorych. Protonoterapia nie jest, proszę Państwa, silniejsza w aspekcie biologicznym czy radiobiologicznym od terapii fotonowej, której na co dzień używamy, ale gwarantuje nieco inny rozkład dawki. I zwróćcie Państwo uwagę na te górne obrazy planów leczenia. To są plany, w których wykorzystujemy fotony. Poniżej to są plany wykorzystujące protonoterapię. Zwróćcie Państwo uwagę, że ta dawka
w protonoterapii kończy się przed trzonem kręgu. I tutaj wykorzystując wiązkę protonową, my jesteśmy w stanie jakby to promieniowanie nauczyć i wyegzekwować od niego, że ma się skończyć za guzem, tak? Czyli jesteśmy w stanie chronić wszystko, wszystkie te narządy krytyczne, które znajdują się za obszarem guza. Skoro interesuje nas obszar śródpiersia, to jesteśmy w stanie bardzo dobrze wyjść z tym promieniowaniem z większego obszaru serca, przełyku rdzenia kręgowego. Protonoterapia gwarantuje doskonałą kontrolę miejscową i obniża dawki na narządy krytyczne, ale nie jest, proszę Państwa, na ten moment standardem i nie znajduje się na liście refundacyjnej do wykorzystania protonoterapii na ten moment. I poproszę o kolejne przeźrocze. Szczęśliwie toczą się, proszę Państwa, badania trzeciej fazy, które mają nam odpowiedzieć na pytanie, czy napromieniać, czy nie napromieniać pooperacyjnie w nowotworach grasicy. Największym badaniem jest badanie radiorytmik, które jest aktywne i rekrutuje. I tutaj zwróćcie Państwo uwagę, że także wykorzystujemy dalej klasyfikację Masaoka Koga. Jeżeli chodzi o dawkę radioterapii, to jest dawka 50-54 greje, frakcjonowana konwencjonalnie. I poproszę o kolejne przeźrocze. Podsumowując, proszę Państwa, przepraszam, jeżeli chodzi o grasiczaki w stopniu pierwszym po resekcji R0, nie stosujemy radioterapii pooperacyjnej, w stopniu drugim rozważamy ją w przypadku agresywnych podtypów histologicznych i rozległym naciekaniu przestorebkowym. Radioterapia pooperacyjna jest zawsze zalecana w grasiczakach w stopniu trzecim i czwartym A. Jeżeli chodzi o nowotwory złośliwe, o raki grasicy, tutaj stopień pierwszy po resekcji R0 port rozważamy tylko, ale zawsze stosujemy go w stopniach od 2 do 4 w raku grasicy. I dodatkowa uwaga, zawsze napromieniamy, kiedy stwierdzamy ewidentny zabieg operacyjny z cechą R1. I poproszę o kolejny slajd. Bardzo serdecznie dziękuję i kilka słów w takim razie teraz od chemioterapeuty na temat adiuwantowej chemioterapii. Magda, proszę. Tak, rzeczywiście, o ile radioterapia ma, no powiedzmy, ugruntowane miejsce i myślę, że nie ma wątpliwości, że znakomita część naszych chorych jest konsultowana przez radioterapeutów i otrzymuje to leczenie, zaś jeżeli chodzi o uzupełniającą pooperacyjną chemioterapię, myślę, że można powiedzieć bardzo upraszczając, że prawie żaden chory nie otrzyma uzupełniającej chemioterapii, oczywiście o ile został leczony radykalnie. Natomiast ten wyjątek to są chorzy z rakami grasicy. I bardzo chciałam Państwu rekomendować też zalecenia NCCN, one się dzisiaj podczas tego wieczora już przewijały i pokażą się jeszcze kilkukrotnie. Dlaczego? Dlatego, że one są przygotowane w takiej bardzo, powiedzmy, graficznej, przejrzystej formie. I proszę zobaczyć, dokładnie widzimy w tych zaleceniach naszego chorego, tak? Czyli mamy chorego po resekcji R1 i tutaj widzicie Państwo w ramce do góry jest strzałka w kierunku grasiczaków i tutaj nie ma wątpliwości, pooperacyjna radioterapia, zaś w dolnej części tej czerwonej ramki mamy raki grasicy. I tu jest napisane oczywiście radioterapia, ale również do rozważenia chemioterapia uzupełniająca. I ten chory został zakwalifikowany do tej chemioterapii, dlatego że guz był duży, dlatego że to był rak grasicy, dlatego że była nieradykalna resekcja, były zajęte węzły chłonne, a zatem szereg negatywnych czynników rakowniczych. I proszę kolejny slajd. Oczywiście pytanie, które sobie możemy zadać, no dobrze, ale jaki schemat chemioterapii wybrać? Czy to ma znaczenie? To również ma znaczenie. Proszę pamiętać o tym, że my mówimy o pierwotnych nowotworach grasicy, które najprościej, mam nadzieję, że profesor Szulkowska mnie nie zamorduje, że to powiem, najprościej możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy. Raki grasicy i cała reszta. I raki grasicy charakteryzują się znacząco gorszym przebiegiem klinicznym i też dlatego troszkę odmiennością, jeśli chodzi o kwalifikacje do leczenia systemowego. I mamy tutaj na to przykład schematem, który jest rekomendowany u chorych z rozpoznaniem raków grasicy, czy to uzupełniająco, czy w leczeniu systemowym choroby zaawansowanej, będzie schemat paclitaxel i karboplatyna. I myślę, że to jest ważna informacja, którą możemy zapamiętać. I proszę też zwrócić uwagę, że dawka paclitaxel jest tutaj dość wysoka, 200 mg na metr kwadrat, a karboplatyna dla AUC6. I poproszę następny slajd. Oczywiście pytanie, które sobie możemy zadać, jest takie, czy chemioterapia poprawia rokowanie u tych pacjentów. Tutaj
te dyskusje o rokowaniu, o czynnikach rokowniczych nie są łatwe. Wiedzą już Państwo dlaczego, to są rzadkie nowotwory, nie jest łatwo skonstruować prospektywne badania oparte na dużych analizach i dużych grupach pacjentów. Opieramy się głównie na jakichś retrospektywnych danych. A drugi powód też jest taki, że w nowotworach grechicy często to widać, im wyższy jest stopień histologicznej złośliwości, tym też często zwykle wyższy jest stopień klinicznego zaawansowania. W związku z tym tutaj trudno jest w wieloczynnikowej analizie wskazać, który z tych elementów będzie najważniejszy, w tym również, który z elementów postępowania terapeutycznego będzie najważniejszy. I kiedy spojrzą Państwo, tu jedna z publikacji, autorzy wskazali, jakie właśnie są negatywne czynniki rokownicze, pozytywne w zależności, jak na to spojrzeć. I to, co widać, to to, że właśnie status resekcji był bardzo ważny i w analizie jednoczynnikowej myślę, że on był nawet najważniejszy. Potem stopień klinicznego zaawansowania, natomiast zastosowanie tej pooperacyjnej chemioterapii przełożyło się na poprawę rokowania w analizie jednoczynnikowej, ale już nie w wieloczynnikowej, bo te inne elementy były istotniejsze. Natomiast to, co dla nas jest ważne w codziennej praktyce, że prawie każdy chory z rakiem grechicy, w szczególności ci z wyższymi stopniami zaawansowania, w szczególności taki chory po resekcji R1, do chemioterapii pooperacyjnej powinien być istotnie rozważony. Poproszę kolejny. I proszę Państwa, pierwszy przypadek za nami. Mi samej narodziło się kilka pytań, chętnie je zadam, kiedy skończymy, bo prawie skończymy to spotkanie. I teraz drugi przypadek. Będzie nieco inny, ale również bardzo jasno pokaże, że ta współpraca wielodyscyplinarna jest bardzo ważna. Poproszę dalej. Mamy tutaj młodego chorego, 30-kilkuletniego, młodego zdrowego, który zgłosił się do lekarza z powodu narastających dolegliwości ze strony ściany klatki piersiowej, potem to był już ból połowy klatki piersiowej, no i oczywiście szybka diagnostyka obrazowa. Proszę zobaczyć w opisie duży 9-centymetrowy guz w śródpiersiu przednim, ślad płynu w worku osierdziowym, nie ma wątpliwości, mamy do czynienia z istotną patologią. Czy mamy badania obrazowe, pani doktor Katarzyna? Widzą Państwo? Tak. W tej chwili obraz, dobrze. Tak. Więc obraz pokazuje nam duży, lity guz przedniego śródpiersia. Wielkość tego guza była określona tam około 8 cm na 4 na 10 cm. Guz, zwróćcie Państwo uwagę tutaj, że modeluje żyłę ramienno-głowową, ale też bardzo ściśle przylega do żyły głównej w taki niezbyt przyjemny sposób, powodując zmianę zarysu tej żyły i nasuwając nam podejrzenie naciekania na tym poziomie. Idąc dalej, troszeczkę niżej w stronę dolnego bieguna guza, widzimy, że zajęte jest osierdzie, a także idąc niżej, zobaczcie Państwo, co dzieje się na poziomie prawego przedsionka. Ja zaraz jeszcze pokażę następne sekwencje. Mam nadzieję, że je widać. Tak, widać. Tak, to bardzo się cieszę. O. I tutaj było podejrzenie na tym poziomie naciekania osierdzia oraz możliwości naciekania uszka prawego przedsionka. Zwróćcie Państwo również uwagę na to, że guz nam przylega do aorty dosyć ściśle, otaczając ją tutaj, natomiast ten margines jest zachowany, choć nie całkowicie, więc tutaj ta ocena radiologa była dosyć niepewna, jeśli chodzi o naciekanie, choć moim zdaniem tego naciekania jednoznacznie aorty nie można było w tym badaniu potwierdzić. I jeszcze chciałam pokazać Państwu tutaj obrazy po podaniu kontrastu. To jest bardzo duże badanie, bowiem było tutaj badanie robione z taką opcją angio też. O i tutaj widzimy, jak ten guz się wzmacnia. I jego stosunek do osierdzia, które jest naciekane w tym badaniu. To jest to pierwsze badanie. Dobrze, to wracamy w takim razie do prezentacji. No właśnie, na tym etapie chory był przedstawiony specjalistom chirurgii klatki piersiowej, którzy zdecydowali się wykonać badanie biopsyjne i sprawdzić, z jaką patologią mamy do czynienia, jakie były wyniki tego badania. Już się przyłączam. To była mediastinotomia lub mediastinoskopia, już teraz nie pamiętam. W każdym bądź razie wycinek jest stosunkowo duży, tu widzicie Państwo materiał.
I utkanie nowotworowe, można powiedzieć, w dwóch obszarach tutaj nas bardziej interesuje. Mianowicie w tej części preparatu proszę zwrócić uwagę na obecność takich komórek dużych epitelioidnych, które dosyć gęsto są upakowane, jedna obok drugiej i jedynie od czasu do czasu jakieś limfocyty te ciemne, granatowe pomiędzy nimi. Tych komórek epitelioidnych jest stosunkowo dużo, tworzą one grupy wręcz, aczkolwiek nie tworzą litych pól. To były takie obszary. W innych obszarach komórek epitelioidnych jest zdecydowanie mniej. Tu dominują te komórki małe, niebieskie, niebieskie kropki, jak to mówi moja koleżanka Magda. Dominują limfocyty, czyli w niektórych obszarach komórki epitelioidne tworzą nieduże grupy, natomiast w innych dominują właściwie limfocyty. Z jaką patologią mamy do czynienia? To jest reakcja na cytokeratynę. Być może niektórych z Państwa zaskoczy to, że ta cytokeratyna wcale nie jest taka ewidentna we wszystkich tych komórkach i nie wszystkie one uległy wzmocnieniu. Właściwie tworzy się tylko taka siateczka widoczna w tej reakcji. Ale proszę Państwa, proszę się nie zniechęcać. To był ten obszar, gdzie komórek epitelioidnych było więcej. Spodziewalibyśmy się, że ten marker komórek epitelialnych będzie wyraźny. Nie jest. Grasiczaki mogą mieć słabą reakcję na cytokeratynę lub wręcz czasami mogą mieć tę reakcję ujemną, dlatego warto się wspomóc na przykład reakcją z P40. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, reakcja jądrowa jak najbardziej wyraźna i TDT, również liczne limfocyty okazują się, że są to niedojrzałe limfocyty T. Czyli mamy nowotwór o utkaniu płaskonabłonkowym, bo wyszło P40, mamy liczne limfocyty niedojrzałe TDT. Całość odpowiada grasiczakowi. Z małego materiału niektórzy starają się nie określać podtypu, ale czasami można się pokusić. W tym przypadku najbardziej można by powiedzieć, ten obraz odpowiada grasiczakowi typu B2. I taka była odpowiedź. Magda, twoja kolej. Myślę, że jest dla Państwa oczywiste, że ten chory nie był kandydatem do pierwotnego leczenia chirurgicznego, w związku z tym został do nas skierowany z uprzejmą prośbą o zastosowanie neoadiuwantowej chemioterapii. I myślę, że też jest dla Państwa oczywiste po wykładzie pana profesora Mariańskiego, że leczenie chirurgiczne jest tym złotym standardem i za wszelką cenę chcemy operować chorych, chcemy leczyć ich chirurgicznie, szczególnie jeżeli siedzi przed nami 30-letni pacjent. Ten chory otrzymał 3 cykle neoadiuwantowej chemioterapii według schematu Fonasierro. Bardzo klasyczny, publikacja schematu, który jakby stał się standardem postępowania u chorych z nowotworami grasicy, liczy sobie już prawie 35 lat, wciąż aktualny, wciąż skuteczny schemat chemioterapii. No i co uzyskaliśmy tym leczeniem? Poproszę ponownie o obrazy radiologiczne. Gołym okiem widać, że guz jest mniejszy. Głos zmniejszył swoje wymiary dość znacznie. Nadal zmiana przylega do aorty, sąsiaduje z nią, ale zobaczcie Państwo, że już jest zupełnie inny stosunek tej mniejszej zmiany do żyły głównej górnej. Tutaj już nie widać tego, nie widać objawów bądź podejrzenia naciekania żyły głównej górnej. Idąc dalej, też widoczne jest nieco lepsze oddzielenie na poziomie uszka prawego przedsionka, tego guza, choć nadal można tutaj podejrzewać, że doszło do naciekania osierdzia. Zwróćmy też uwagę na niewielkie węzły chłonne. One nie są powiększone, ale budzą pewien niepokój. No i jeszcze na to przyleganie do aorty, które tutaj w tych obrazach wydaje się nawet bardziej przekonujące niż w obrazach poprzednich, ale oglądając wszystkie sekwencje, czego Państwu tutaj nie pokażę, bo jest ich bardzo, bardzo dużo, jednak nie stwierdzono ewidentnie tych cech naciekania aorty w badaniu obrazowym. Natomiast guz ewidentnie jest mniejszy i jego przyleganie do prawego przedsionka jest mniejsze i do żyły głównej górnej również. To, na co trzeba zwrócić uwagę, to jest też to, że miejscami ten guz jest źle odgraniczony od przylegającego miąższu płuca. To również budzi pewien niepokój. I to, co zawsze musimy zwracać uwagę w przypadku
tego rodzaju zmian to jest opłucna. Zawsze musimy u osób z guzami tego typu, z grasiczakami, oglądać dobrze opłucną pod kątem nieprawidłowych, wzmacniających się zgrubień opłucnowych, których mogą być przerzutami, których tutaj nie znaleziono w tym badaniu. Tak wygląda to po kontraście. Guz uległ wzmocnieniu kontrastowemu. Tak jest i wracamy do badań, do prezentacji. Zatem nasz chory wpisał się w dane literaturowe, uzyskał obiektywną odpowiedź na leczenie. Odsetek chorych, u których stwierdza się obiektywną odpowiedź, sięga 70% w przypadku zastosowania tego schematu chemioterapii. No i został przekierowany ponownie do kliniki torakochirurgii celem ponownej kwalifikacji do leczenia operacyjnego, co udało się przeprowadzić. Gdzie Państwo przeprowadzono sternotomię podłużną z resekcją guza śródpiersia fragmentem płuca prawego. Co powie patomorfolog? Do badania przysłano guz w maksymalnym wymiarze 8 cm, już makroskopowo w około 60% objęty martwicą. I już makroskopowo było widać, że torebka guza jest zrośnięta z opłucną, z fragmentem płuca. Widzicie Państwo tutaj obraz makroskopowy, to jest guz, on jest nacięty, bo był oczywiście, to jest materiał po utrwaleniu, był nacinany, żeby się dobrze utrwalił. Z tej strony widać, że guz jest zrośnięty z miąższem płuca. I co było widać w obrazie mikroskopowym? Mianowicie w obrazach mikroskopowych dominował, w licznych preparatach, które zostały pobrane, dominował obraz właściwie taki, jak tutaj widać. Dominuje masywne włóknienie, ale tym razem to nie jest taki odczyn desmoplastyczny, jak było w poprzednim nowotworze. Tutaj widać, że oprócz tego włóknienia są obszary martwicy, wokół tej martwicy resorpcja pełnopiankowa tych makrofagów, jakieś złogi hemosyderyny. Natomiast guza pozostało tak naprawdę niewiele. I tym razem dominuje właściwie taki obraz guza bogato limfocytarnego. Owszem, komórki nabłonkowe są to te większe komórki z jąderkami, które tutaj widać. I one właściwie w większości tego guza nie tworzyły grup, raczej były rozproszone pojedynczo. Tu jest inny fragment tego guza, tu jest też fragment guza. Ewidentnie, jeżeli już na moment sięgniemy pamięcią do tego Masaoka, no to w tym momencie faktycznie tu jest obszar naciekania w obręb tkanki tłuszczowej, bo widać, że to utkanie wnika pomiędzy komórki tłuszczowe. W niektórych obszarach, tak jak na przykład na tym preparacie, komórki nabłonkowe troszeczkę w większej liczbie występują i zaczynają tworzyć nieliczne grupy. Przypomnę, że według klasyfikacji aktualnej WHO różnica pomiędzy B1 a B2 grasiczakiem to są 3 komórki. Jeżeli 3 komórki nabłonkowe, to jest arbitralnie przyjęte, ale jest to pewne uproszczenie dla nas. 3 i więcej tworzą grupy, no to bardziej to przemawia wtedy za grasiczakiem B2. Reakcja z cytokeratyną znowu zwraca uwagę, że ta reakcja wcale nie jest bardzo mocna i bardziej się tworzy taka siateczka w tej reakcji, a tylko w niektórych obszarach, o ile pamiętam, to gdzieś tutaj było widać, niektóre komórki są otoczone tą reakcją, tą brązową reakcją dookoła. Także tak naprawdę w obrazach mikroskopowych, w tym guzie po resekcji, bardziej dominował komponent grasiczaka typu B1. Tutaj z kolei inny skrawek, jak widać, dominuje w tym obrazie martwica z resorpcją i taka była większość tego materiału. I kolejny skrawek, również ogromne włóknienie guza, niewiele pozostało. Odpowiedź z tego badania była, że jest to grasiczak głównie typu B1 z komponentem B2. O stopień zaawansowania był niski, PT1A, N0, nie znaleziono węzłów chłonnych, R1, bo jeden margines był wątpliwy. Mikroskopowo około wręcz 90% powierzchni guza było objęte zmianami wstecznymi, czyli martwicą, włóknieniem i szkliwieniem. Opłucna, tam była kwestia, czy było nacieczone płuco i tak dalej. Opłucna śródpiersiowa była w wzroście z opłucną płucną, ale w tym obszarze nacieku nie było, także tam był tylko wzrost bez nacieku. Znaleziono 10 węzłów chłonnych, ale z grupy N1, czyli tych około grasiczych, nie było w nich przerzutów. Przebieg pooperacyjny był bez powikłań. Pacjent został skierowany do leczenia onkologicznego. Onkolog
z przyjemnością zobaczył, że jego chemioterapia była skuteczna nie tylko w wymiarze regresji zmiany w tomografii komputerowej, ale również w wymiarze regresji pod mikroskopem, co, przyznacie Państwo, można uznać za pewien sukces. I rzeczywiście chory został zakwalifikowany do pooperacyjnej radioterapii. Z uwagi na tą cechę R1 pozostaje w obserwacji. I tu ponownie mamy kilka pytań do dyskusji. Zacznijmy ponownie od profesora Mariańskiego. Biopsja guza śródpiersia u chorego potencjalnie pierwotnie nieresekcyjnego. Co robimy? No właśnie, przecież to takie ciekawe spotkanie i takie kontrowersyjne, no przede wszystkim w pierwszym przypadku, który dzisiaj dyskutowaliśmy, no ten przypadek w mojej ocenie powinien być poddany biopsji. Następne proszę, ponieważ ci chorzy aż tak bardzo moim zdaniem pod kątem radiologicznym się między sobą nie różnili. Więc no to powtórzę to, o czym mówiłem, że należy unikać biopsji w guzach resekcyjnych. Ci chorzy, niezależnie od tego, czy to będzie grasiczak, czy torbiedź śródpiersia, bez większego błędu ci chorzy zostaną poddani wideotorakoskopowej tymektomii i na drugi, trzeci dzień pooperacyjny wyjdą do domu. Tutaj biopsja potrzebna na pewno nie jest. Następne proszę. Natomiast jeżeli chodzi o te bardziej zaawansowane guzy, w szczególności te, które widzimy na dole po stronie prawej, to tutaj naprawdę musimy rozważyć poważnie biopsję, również ze względu na fakt, nie tylko na fakt taki, że może to być pierwotnie nieresekcyjny grasiczak, ale również na to, że musimy różnicować te guzy śródpiersia przedniego z innymi nowotworami, takimi jak procesy limfoproliferacyjne, które przecież będą dużo częstsze, choć jesteśmy z nimi opatrzeni, ale one będą dużo częstsze pod kątem epidemiologicznym niż rzadkie raki, niż rzadkie grasiczaki, czy jeszcze rzadsze raki grasicy. Proszę następne. My w przypadku podejmowania się biopsji w guzach śródpiersia przedniego powinniśmy i podejrzeniu grasiczaka powinniśmy unikać przejścia igłą biopsyjną przez opłucną, dlatego że uszkodzenie torebki guza, jeżeli ona w ogóle istnieje, może doprowadzić do rozsiewu opłucnowego, a więc tutaj tymi czerwonymi strzałkami zaznaczyłem na dwa sposoby niekorzystne dojścia do guza. Po pierwsze ze względu na fakt, że one przechodzą przez opłucną, a po drugie, że tor igły skierowany jest w kierunku struktur naczyniowych śródpiersia, co samo w sobie nosi, związane jest z ryzykiem iatrogennych, w tym śmiertelnych powikłań. Następne proszę. A tak igłę można by było, szczególnie w górnym lewym i dolnym prawym, tak idealnie można by było przeprowadzić igłę, to znaczy stycznie do naczyń śródpiersia, również nie wchodząc w konflikt z opłucną. Następne proszę. My na różne sposoby możemy pobierać tkanki z guzów śródpiersia, szczególnie jeżeli wchodzą w grę procesy pierwotnie nieresekcyjne, czy też guzy o charakterze takim pośrednim, gdzie będziemy rozważali postępowanie neoadiowantowe. Możemy to pobierać drogą cienkoigłową, drogą biopsji cienkoigłowej, gdzie ten materiał z reguły nie będzie wystarczający do podejmowania jakichkolwiek istot wiążących decyzji terapeutycznych. Wydaje się, że najczęściej obecnie, przynajmniej w Gdańsku, stosujemy biopsję skrawkową, dzięki czemu ten materiał jest adekwatny, pozwala nam zróżnicować przynajmniej fakt, czy mamy do czynienia z nowotworem grasicy, czy z limfoproliferacyjnym, a tej w cudzysłowie wpadki byśmy się obawiali najbardziej. Mediastinotomia parasternalna jest zabiegiem, który jest wykonywany, choć w wielu ośrodkach coraz rzadziej wypierany masowo przez skuteczną biopsję skrawkową. Wideotorakoskopia diagnostyczna czy torakotomia zarezerwowane są dla bardziej skomplikowanych sytuacji klinicznych, często już po poprzednich postępowaniach diagnostycznych, które nie były wiążące. No i tutaj musimy podjąć jakąś decyzję i chorego jednoznacznie. Taki zabieg też u nas dzisiaj był wykonywany, taka diagnostyczna wideotrakoskopia w guzie neuroendokrynnym śródpiersia przedniego. Następne proszę. Tak to wygląda w metaanalizie, o której już wspominałem. Tak tutaj bioptowano śródpiersi przednie w kontekście neoadiowantowym. Jak Państwo widzicie, w środkowej części większość pacjentów była poddawana medycynotomii, nie medycynoskopii, a medycynotomii, ponieważ to jest z reguły zabieg najbardziej jakby dogodny z tego tytułu. Często wykonywano również biopsje igłowe, skrawkowe czy wideotrakoskopie. Następne proszę.
Natomiast tutaj należałoby się, wydaje mi się, odejść od konieczności biopsji w kontekście restagingu. Wydaje mi się, że jednokrotne pobranie materiału przed rozpoczęciem protokołu ewentualnie neoadiuwantowego, jak tutaj Magda dyskutowałaś to u poprzedniego chorego, myślę, że to jest zupełnie wystarczające. To, co pani profesor Szołkowska pokazywała nam, że materiał pooperacyjny w dużej części jest martwiczy po chemioterapii. Wydaje się, że tutaj ten restaging nie jest konieczny i to też jest odwzorowane w tym protokole badania, które wprawdzie włączyło jedynie około 20 pacjentów, natomiast do postępowania neoadiuwantowego włączano pacjentów po biopsji wykonywanej przed całością postępowania. Następne, proszę, to chyba tyle. Chciałbym zwrócić uwagę, że nasza biopsja powinna nas do czegoś doprowadzać, nie powinna sama w sobie być katastrofą. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Magda, teraz poproszę z kolei twój komentarz na temat leczenia neoadiuwantowego. No tak, rzeczywiście to jest taki ten przypadek tego chorego numer dwa, młodego, zdrowego, którego chcielibyśmy stanowczo wyleczyć z powodu tego nowotworu. Myślę, że też dobrze pokazuje, że w pewien sposób będziemy postępować agresywnie, tak? I tutaj znowu odnoszę się do zaleceń NCCN. Mamy tutaj tą konkretną sytuację. Chory jest potencjalnie resekcyjny. Włączamy leczenie systemowe, uresekcyjniamy go i tak tutaj dokładnie było, jak w tej czerwonej ramce widzicie Państwo, resekcja chirurgiczna, guza pierwotnego i też ewentualnie tych pojedynczych jakichś zmian wtórnych w opłucnej i potem consider radioterapię pooperacyjną. Myśmy tą radioterapię consider głównie z uwagi na cechę R1. Natomiast to, na co chciałam jeszcze Państwa zwrócić uwagę tutaj, jest to, że jeżeli by się okazało, że po kolejnym konsylium, po kolejnej ocenie chirurgicznej zespół dojdzie do wniosku, że leczenie operacyjne u tego chorego po prostu nie jest możliwe z jakichś powodów, tak? No, wchodzimy w obszar śródpierścia, klatka piersiowa, to jednak są dość istotne życiowo narządy. U takiego chorego możemy zastosować leczenie radykalne, to co też mówiła doktor Wrona, radiochemioterapię jako po prostu leczenie z wyboru. Poproszę kolejny slajd. No i te schematy chemioterapii, już troszkę o tym wspomniałam, zdradzając Państwu, mówiąc przy okazji mówienia o tym chorym. Proszę zobaczyć, na czym my się opieramy. To jest też podkreślenie tego, że grachiczaki to są rzadkie nowotwory i no, jest pewna trudność w identyfikacji kolejnych skutecznych metod terapeutycznych, bo te publikacje, one są od lat 90. ubiegłego stulecia do 2000. Tego proszę spojrzeć. Po pierwsze, jakie były grupy chorych? Liczba chorych 7, 39, 16 i tak dalej, czyli nie 400, tak jak w rakach płuca. No i po drugie, te schematy chemioterapii, które Państwo widzicie, opracowane przed 30-40 lat, one wciąż są aktualne, ale to, co bardzo ważne, to jest to, że grachiczaki, ale też raki grachice, to są nowotwory wrażliwe na chemioterapię, a przynajmniej zdecydowanie zazwyczaj tak jest. I to też jest dodatkowy element, który bierzemy pod uwagę przy tej kwalifikacji do wielodyscyplinarnego postępowania. To jest powód, z całym szacunkiem dla Tomka, dla którego my nie oddajemy od razu chętnie chirurgom chorego do leczenia operacyjnego, bo wiemy, że jesteśmy w stanie temu choremu zredukować masę nowotworu naszym leczeniem systemowym i zredukowanie tej masy spowoduje, zwiększa szansę na resekcję R0 u chorych, a jak już tutaj zostało dzisiaj kilkukrotnie powiedziane, resekcja R0 jest celem tego leczenia, tak? To jest najlepsze rokowniczo dla pacjenta. I proszę o kolejny slajd. No i wreszcie przechodzimy, myślę, do ważnego etapu i ważnego elementu całego tego postępowania, bo jak Państwo się już może zdążyli zorientować, nowotwory grachicy to na szczęście nie jest rak płuca. Jesteśmy wielu z tych chorych w stanie trwale wyleczyć, ale też w związku z tym, że mamy wieloletnie obserwacje, wieloletnie przebiegi i znajomości z naszymi chorymi, bardzo ważne jest to, żeby adekwatnie zaplanować system badań w tym toku obserwacji, bo naszym celem nie jest tylko wczesna identyfikacja nawrotu choroby, oczywiście tak, ale również identyfikacja innych pierwotnych nowotworów. Proszę pamiętać, że u pacjenta, którego leczyliśmy z powodu pierwotnego nowotworu grachicy, ci chorzy mają wyższe życiowe ryzyko wystąpienia innych pierwotnych nowotworów. To jest związane z zaburzeniami na poziomie układu immunologicznego w dużym uproszczeniu. No i oczywiście ci chorzy mają szansę dotrwać późnych powikłań naszego leczenia, chociażby radioterapii. No więc proszę Państwa, wczesna identyfikacja nawrotów, kontrola chorych po resekcji. Jaką metodą, pani doktor Kasia? Bardzo proszę, następny slajd. Mamy najpierw wczesną kontrolę pooperacyjną, prawda?
Wczesna kontrola pooperacyjna to są oczywiście zdjęcia rentgenowskie przyłóżkowe, które Państwo tutaj widzą, które oczywiście nie są doskonałe, jak wiadomo, ale u tego pacjenta widoczne jest stopniowe zmniejszanie się zmian pooperacyjnych. To zdjęcie po prawej stronie to jest to, z którym pacjent już w zasadzie wychodzi do domu. Tutaj musimy zwracać uwagę na ustawienie przepony zawsze. Dalej, proszę. Wczesna kontrola pooperacyjna to jest kontrola przede wszystkim powikłań pooperacyjnych. No tutaj wiadomo, że metodą z wyboru absolutnie jest tomografia komputerowa z kontrastem, natomiast ocena doszczętności zabiegu, jak wiadomo, w takich badaniach świeżych pooperacyjnych może być trudna do oceny. Ale tak naprawdę musimy się tutaj skupić na tej planowej kontroli pooperacyjnej, którą zgodnie z zaleceniem onkologa i torakochirurga realizujemy jako radiolodzy. Ta kontrola pooperacyjna odbywa się w tomografii komputerowej. To jest badanie podstawowe, które służy kontroli pooperacyjnej. Zwykle ona jest zlecana około po 6 miesiącach, 6 miesięcy, 6 miesięcy, ale my tylko tutaj wykonujemy na zlecenie Państwa klinicystów badania, więc ale tak z własnych obserwacji tak to wynika. Oczywiście z tego schematu wyłamują się sytuacje, w których podejrzenie wznowy, wtedy trzeba zrobić badanie wcześniej. Jakie jest miejsce tutaj rezonansu magnetycznego? Otóż jego miejsce jest tylko uzupełniające i tylko w szczególnych sytuacjach, kiedy tomografia komputerowa nie odpowie nam na jakieś pytanie, wtedy rezonans może nam troszeczkę przybliżyć lub rozwiać te wątpliwości. Kiedy należy wykonać również rezonans, kiedy nie możemy z jakichś powodów podać kontrastu w tomografii komputerowej u takiego pacjenta, wówczas możemy uzupełnić tomografię komputerową badaniem rezonansu magnetycznego. Chorzy mają przeciwwskazania do kontrastu, jest to na przykład, są to reakcje alergiczne, jest to niewydolność nerek, nadczynność tarczycy, takie rzeczy się zdarzają, więc wtedy warto uzupełnić diagnostykę o rezonans magnetyczny. Kiedy rezonans magnetyczny do takiego follow-upu u osób młodych po resekcji łagodnych zmian wśród piersi, wtedy zdecydowanie warto jest rozważyć rezonans, żeby zaoszczędzić dawkę promieniowania dla pacjenta. Proszę następny slajd. O. No i tutaj przykład takiego bardzo, bardzo drobnego guzka w przednim śródpiersiu. To jest 8-milimetrowy guzek. Widzą Państwo po lewej stronie ekranu jego stopień zaawansowania. Tutaj pozwoliłam sobie zacytować panią profesor Małgosię Szołkowską tutaj. No i kolejne badania tego pacjenta już po resekcji, kolejne badania w tomografii komputerowej, które nie pokazywały cech wznowy w śródpiersiu, nie było widać nawet specjalnych zmian pooperacyjnych. To, na co musi zwrócić zawsze radiolog uwagę, to jest poza śródpiersiem, także płucna, także węzły chłonne, no i oczywiście płuc. Proszę następny slajd. Tutaj mamy już troszeczkę inny przykład, grasiczak u młodego człowieka, który był niestety już dosyć zaawansowany. Widzą Państwo po lewej stronie, to jest badanie z 2018 roku, guz, który był nieostro odgraniczony od otoczenia, nieotorebkowany, zawierał zwapnienie i przerzuty do opłucnej, rozsiew do opłucnej. Tutaj zaznaczyłam strzałką przy szczelinie międzypłatowej taki drobniutki guzek oraz w rezonansie magnetycznym taki świecący na biało w DWI tu przerzut do opłucnej. Te przerzuty bardzo intensywnie ograniczają dyfuzję w przypadku grasiczaków. I kolejne kontrole w trakcie leczenia, kontrole po resekcji, ale także w trakcie leczenia, ponieważ chory miał już wielokrotnie resekowane przerzuty z opłucnej, była stosowana chemioterapia, w tej chwili jest stosowana radioterapia i zaznaczyłam strzałkami czerwonymi tutaj dla Państwa przerzuty, które są u tego pacjenta widoczne w opłucnej i też w międzyżebrzach. W tej chwili już widoczny jest rozsiew do otrzewnej i przerzuty do węzłów chłonnych w przestrzeni zaotrzewnowej. Proszę następny slajd.
Tutaj przykład zastosowania badania rezonansu magnetycznego u młodej osoby, która po lewej stronie, widzą Państwo zdjęcia, co prawda nie jest to ani grasiczek, ani rak grasicy, ale chciałam pokazać tę zaletę rezonansu w takich sytuacjach. To jest potworniak, który był zoperowany i po resekcji guza pacjentka zgłosiła się do tomografii komputerowej na kontrolę i w tej tomografii stwierdzano takie zgrubienie leżące przy śródpiersiu. Ten środkowa kolumna, której napisałam znowu ze znakiem zapytania, bo takie było podejrzenie w tomografii komputerowej. Zobaczcie Państwo w rezonansie, jest to białe, jest to hiperintensywne w obrazach T1 zależnych, jak methemoglobina. W związku z tym jest to po prostu krwiak pooperacyjny, który w kontrolnym badaniu był już niemalże całkowicie zresorbowany. I tutaj to badanie rezonansu właśnie się nam przydało. Proszę dalej. Tu jeszcze kolejna pacjentka, której rezonans wyjściowy jest po lewej stronie, taki grasiczak o takiej budowie litotorbilowatej, zaznaczony czerwoną strzałką, chora 25-letnia, chora, u której w tomografii komputerowej właściwie znajdowano bardzo drobne zmiany podejrzane, skierowano ją więc do rezonansu magnetycznego i zobaczcie Państwo, po 2 latach przerzut do żebra bądź nie żebrza w rezonansie, jest mi to trudno dokładnie ustalić, zaznaczony czerwoną strzałką. Także ta metoda ma swoje ogromne zalety, do takiej rutyny, do algorytmu, w którym jest tomografia komputerowa, rezonans też czasem może się przydać. Można następne? No czasami niestety diagnostyka obrazowa może być bezradna. Tutaj na górze Państwo widzą zmianę guzowatą w śródpiersiu przednim, litą zmianę guzowatą, to jest ten górny rząd obrazów. I tutaj kontrola po leczeniu operacyjnym na dole widoczna, po leczeniu operacyjnym i po radioterapii. Czerwoną strzałką zaznaczone są takie zgrubienia przy opłucnej śródpiersiowej. I tak naprawdę radiologowi tutaj jest bardzo trudno powiedzieć, czy jest to wznowa, czy jest to rozsiew do opłucnej śródpiersiowej, czy też są tylko zmiany pooperacyjne. Nie zawsze jako radiolodzy jesteśmy w stanie to stwierdzić. Wtedy można wykonać wczesną kontrolę, ewentualnie skierować pacjenta do badania PCT. I tyle, jeśli chodzi o radiologię. Cóż, ja w zasadzie powtórzę to, co już przed chwilką było powiedziane. Zacznę może od refleksji, którą miałam słuchając Kasi, że jednak to też jest przykład na to, że jak się ma do współpracy radiologa, który wie, co ogląda, to jest zdecydowanie lepiej dla chorych i myślę, że w kontekście leczenia rzadkich nowotworów to jest szczególnie ważne. Proszę Państwa, spójrzmy na zalecenia NCCN. One jasno mówią, och, nie jasno, bo jakoś wybitnie nieostro, bardzo Państwa przepraszam. No więc zalecenia NCCN jasno mówią, że chory, u którego leczyliśmy nowotwór grasicy, powinny mieć robioną tomografię przez 2 lata co 6 miesięcy przez tym pierwszym okresie pooperacyjnym. Przyznam się jednak Państwu, że my mamy taki zwyczaj, że przez pierwszy rok robimy nieco częściej, a to dlatego, że pacjenci po prostu chcą się częściej pokazywać. Natomiast drugi powód też jest bardzo ważny. My dzisiaj w ogóle nie omawialiśmy, nie dotykaliśmy prawie, że tematów związanych z chorobami i z objawami autoimmunologicznymi, z objawami paranowotworowymi związanymi z nowotworami grachicy, ale proszę pamiętać, że miastenia to jest numer jeden i mam w pamięci kilku chorych, u których nie było przed leczeniem operacyjnym żadnych objawów neurologicznych, za to w trakcie czy też tuż po zakończeniu pooperacyjnej radioterapii te objawy neurologiczne się pojawiły, a potem się nasilały. No i oczywiście chorzy byli pilnie kierowani do neurologa. No krótko mówiąc, to też jest taki ważny element w tej kontroli. Natomiast po lewej stronie tego slajdu widzicie Państwo coś, o czym już tutaj kilkukrotnie wspominaliśmy, jak bardzo stopień radykalności zabiegu będzie miał znaczenie na ryzyko nawrotu choroby. Widzicie Państwo, że ci chorzy z resekcją R0, to krzywa bardzo jest mało krzywona, prawie że poziomo przebiega, natomiast ci chorzy z resekcją R1, R2, no szansa na to, tam 50% chorych miało w ciągu pierwszych 2 czy 2,5 lat
nawrót nowotworu, czyli to też powoduje, że te zalecenia mówią o tym, aby we wczesnym etapie zdecydowanie częściej tych chorych oglądać, również w badaniach obrazowych. No i oczywiście stopień klinicznego zaawansowania też nam de facto podpowiada, jak często powinniśmy chorych zapraszać na wizyty kontrolne. I poproszę kolejny slajd. Małgosiu. Oczywiście nie mamy możliwości omówić absolutnie wszystkich aspektów, tak jak tutaj pani doktor wspomniała, wielu tematów nie udało się poruszyć. Tyle, jeśli chodzi o prezentację i o przypadki, na dzisiaj przygotowaliśmy. Państwa i wszystkich prelegentów i uczestników chciałam bardzo serdecznie zaprosić, osoby zainteresowane, na konferencję wielodyscyplinarną, która w tym roku odbędzie się po raz pierwszy od 2 lat, nie w formie wirtualnej, tylko w formie stacjonarnej w Nowym Jorku w październiku. Będzie ona poświęcona nowotworom nabłonkowym grasicy. Jeśli chodzi o tę część wykładową, to przygotowaliśmy tyle. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Widzę, że w czacie są pytania. I tutaj Tomek zadał pytanie, czy w przypadku pierwszym w polu radioterapii obejmowaliście Państwo węzły 4L? Magda, czy pamiętasz, jak to było? Nie, ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to nie ja planowałam tego chorego, ale może Ania Wrona przypomni, bo Ania mówiła się w swojej prezentacji o tym zagadnieniu związanym z napromienianiem węzłów chłonnych tych chorych. Przypomnij jeszcze raz, jakie tam są ogólne zasady. Napromieniamy tylko zajęte węzły chłonne. Z tego, co pamiętam, to 3 chyba tam były zajęte. Myślę, że one powinny znaleźć się w polu napromieniań. Nie napromieniamy elektywnych węzłów chłonnych, czyli nie zajmujemy polem napromienianym grup powyżej i poniżej grupy zajętej, tak jak to robimy w niektórych nowotworach innych. To jest pytanie, które jest dość istotne, ponieważ ze skanów, które oglądaliśmy, tam były, ja bym się tutaj z radiologiem częściowo tylko zgodził, ponieważ tam były dość powiększone węzły chłonne grupy 4L, które przytchawicze dolne lewe, które byśmy w raku płuca tak określili. One były na pewno podejrzane, one są trudno dostępne ze sternotomii, mogły nie być resekowane, stąd też chory nie miał przedoperacyjnie PETA. Więc stąd też to moje pytanie, czy w przypadku, czy byłoby to standardem obejmowanie polem radioterapii węzłów, które są podejrzane radiologicznie, a nie były pobrane i może tam być choroba resztkowa? Ja od razu dopowiem, że nie pamiętam w tej chwili, które węzły chłonne konkretnie, których stacji były tutaj resekowane, były pobierane. Także niestety w tej chwili nie mam tej dokumentacji pod ręką. Jeżeli one byłyby podejrzane radiologicznie, mielibyśmy może szansę na jakąś ocenę dynamiki, to na pewno znalazłyby się w polu napromienia. Tak, bo nie mamy... Przytchawicze dolne lewe podejrzane, absolutnie. Tomku, a czy u takiego chorego zrobiłbyś badanie PET-CT przed kwalifikacją do leczenia operacyjnego? Nie słyszymy Cię. No bo ja nic nie mówię. Nie słyszymy myśli. Że byłyby wątpliwości, czy też wątpliwość dotycząca możliwości resekcji takich węzłów, tak? Z takiego dostępu, czy może w związku z tym... Ten dostęp jest do węzłów chłonnych przytchawiczych dolnych lewych jest nieoczywisty i może być trudny. Wydaje mi się, że w polskich wytycznych refundacji PETA nie obejmują one grasiczaków, jeżeli nie mamy zmian w płucu, więc jako standard to pewnie trudno by było to rekomendować. Fajnie, jak ktoś gdzieś tam po drodze temu choremu PETA zleci i on jednak tego PETA ma, natomiast to chyba nie jest standardem w tej chwili. Chyba masz rację. Właśnie chyba wczoraj nawet rozmawiałam ze znajomą pacjentką, której odmówiono wykonania PETA, właśnie argumentując tym, że PET nie jest refundowany w grasiczakach. Co jest akurat w tym przypadku u niej o tyle dziwne, że 2 pierwsze PET-y były wykonane bez problemów, dopiero przy 3 odmówiono jej wykonania tego badania. Także rzeczywiście chyba, ja nie wiem, jak refundacja jest sformułowana, ale jakiś problem tutaj z tym badaniem dla pacjentów rzeczywiście jest.
tu jedynym potencjalnym obejściem tej listy refundacyjnej, bo faktycznie stricte takie wskazanie jak staging Grasiczaka na liście refundacyjnej do PET-u nie występuje, ale moglibyśmy spróbować, idąc drogą kwalifikacji do ewentualnej radioterapii techniką i MRT. I mogłoby się to wtedy udać. Mhm. Tu jest kolejne pytanie. Grasiczak B2, B3 w stopniu zaawansowania PT1A bez przerzutów, margines RX, czyli jest niepewny. Jak byście tutaj Państwo zalecali, co dalej? Magda, Ania, to pewnie najbardziej do Was tutaj pytania. Ania, może jak byś podeszła do takiego PT1A bez węzłów, ale margines RX niepewny, grasiczak z tych high-grade'owych, B2, B3? Myślę, że rozważyłabym jak najbardziej podanie na ten obszar dawki 54 gramów. Jeżeli jesteśmy niepewni, histologia jest bardziej agresywna. Jeżeli kolejną rzecz, która nam trochę podpowiada, jeżeli jest duży wymiar guza, to jest to trzecie takie nieoficjalne dla nas wskazanie, żeby to rozważyć. Magda, czy jakieś wskazania do chemii? Nie, raczej nie. Raczej nie. Aniu, a ja mam takie pytanie do Ciebie, jeśli chodzi o dawkę, jaką stosujecie. Czy jest różnica w dawce? Przepraszam, jeśli to mówiłaś w prezentacji, ja mi umknęło. Czy jest różnica w dawce, w grejach, w zależności od histologii, czy jest to rak, czy grasiczak, czy nie bierzecie tego pod uwagę? Bierzemy to pod uwagę. Dla grasiczaków zwykle to jest dawka 50-54, a w raku grasicy 60 i powyżej. Okay. Czyli tą agresywniejszą histologię traktujemy wyższą dawką. A czasami zdarza nam się skalować nawet do 66 grejów, 70 grejów w przypadku raków grasicy. Ja mam jeszcze pytanie do Ani, takie, jakbyśmy to tak najbardziej uprościli, jak się da. Przychodzi do Ciebie chory po resekcji R0, ma grasiczaka. I u kogo będziesz kwalifikować do radioterapii? Zostawmy ten TNM i tam te wszystkie cyferki, masoka i tak dalej. Patrzysz na ten protokół i na co patrzysz najbardziej? Torebka, naciekanie, na co patrzysz? No właśnie na radykalność zabiegu. Jeżeli jest naciekanie przez torebkę tłuszczu śródpiersia, no to jest to najważniejsze wskazanie dla mnie. Patrzę na podtyp histologiczny i na końcu na wymiar guza. Wymiar powyżej 8, 10? Powyżej 5. Powyżej 5. Tam była już zależna. Czyli 5 cm guza, przekraczanie torebki z naciekaniem, tak? Tkanki tłuszczowej, tak? Radykalność jest jako pierwsza. Później, później podtyp histologiczny i na końcu wymiar guza. A ja pytanie miałabym do Kasi. Jakie tutaj jest Twoje doświadczenie, jeżeli chodzi o PET w nowotworach nabłonkowych grasicy? Czy zauważasz jakąś regułę, jeśli chodzi o SUV, o wartości SUV pomiędzy grasiczakami a rakami grasicy? Czy nie ma to znaczenia? Czy one świecą, tak mówiąc kolokwialnie, świecą tak samo? Jak byś to powiedziała według Twojego doświadczenia? Przede wszystkim chory dosyć rzadko trafia do nas, do diagnostyki obrazowej, z badaniem PET w ręku. No to, co Państwo mówili o braku wskazań refundacyjnych, tak, to chyba się jednak sprawdza tutaj, bo ci chorzy rzadko mają to badanie ze sobą. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, nie ma tutaj chyba, o ile wiem, choć badanie PET-CT jest domeną raczej medycyny nuklearnej niż radiologii, tak? Nie ma tutaj szczególnej zależności, jeśli chodzi o wartość SUV, no ona bywa podwyższona. Podobnie jest z obrazowaniem dyfuzyjnym w rezonansie. Tu też może być ograniczenie dyfuzji bądź nie, być może zależy to od stopnia budowy zmiany. Ja raczej bym bardziej skupiała się w badaniu PET-CT na stopniowaniu tego nowotworu, nie tylko na ocenie jego słowu, ale też na tym, co się dzieje w węzłach chłonnych, co się dzieje w opłucnej. Bardzo dziękuję. Jakieś pytania? Czekamy, proszę Państwa, cały czas. Jeżeli jakiekolwiek pytania prosimy zadawać. Magda, czy może tutaj masz pytania do naszych wspaniałych prelegentów? Mam wrażenie, że już są zamęczeni przez nas.
Proszę Państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, chciałam bardzo serdecznie podziękować naszym wykładowcom, że pomimo natłoku zajęć absolutnie u każdego, mam tę świadomość, że zgodzili się Państwo tutaj wziąć udział i podzielić się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą w zakresie diagnostyki i leczenia tych rzadkich nowotworów, z którymi właściwie wszystkie specjalizacje, odnoszę wrażenie, mają problem, bo i patolodzy mają problem z rozpoznawaniem, bo rzadko widzą te guzy. Radiolodzy, no nie wiem, Kasiu, jak ty uważasz, klinicyści też nie do końca wiedzą, jest rzeczywiście zamieszanie z tym stagingiem, bo staging zmieniony, zgadzam się całkowicie, że bardzo wiele badań klinicznych cały czas powołuje się na stary staging, więc jest zamieszanie z tym stagingiem, zobaczymy, co nam zaproponują w tym roku. Jakie będą kolejne zmiany. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za udział. Państwu, którzy połączyli się i zechcieli nas tutaj wysłuchać i zadawali pytania, również bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego wieczoru. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.